Siemanko, z tej strony Kura Workout. Dostaję od Was ostatnio sporo propozycji na temat tego, o czym mają być kolejne filmiki i taką propozycją, która często się powtarza, jest jak rozbudować masę mięśniową, czyli jak przytyć w mięśnie ćwicząc street workout. I ja nie jestem dietetykiem, od razu mówię, nie znam się mega dobrze na odżywianiu, więc nie będę Was ściemniał, ale powiem Wam po prostu to, do czego ja się stosowałem i dzięki czemu ja przytyłem. Bo jeżeli wiecie lub nie, ja na początku ważyłem swojej przygody z street workoutem, ogólnie z treningami 52-53 kg. Aktualnie ważę 70-72 kg, więc troszeczkę tej masy przybyło. Zaznaczając to, że też nie jestem jakiś tam ulany, tylko dobra definicja w miarę tych mięśni jest. I myślę, że większość z Was, co mnie ogląda, jest ektomorfikami, czyli macie wąskie talie, macie dobry metabolizm, wysoki i ciężko Wam przytyć przez to. Dlatego zapraszam do oglądania, myślę, że te rady będą dla Was pomocne. A więc zasada numer 1, jedz więcej kalorii. Prawdopodobnie w tej chwili pomyślisz sobie, że już na tą chwilę jesz wystarczająco dużo, ale jesteś w błędzie, musisz zmienić swoje myślenie, zacząć jeść jeszcze więcej. Podczas dnia nie możesz czuć uczucia głodu w brzuchu. Musisz jeść dosyć często, nawet co 2-3 godziny jakiś mały posiłek typu 400-500 kalorii, 300 kalorii. Dla Ciebie każdy taki posiłek jest bardzo ważny, każda kaloria się liczy. Co do ważnych posiłków, to na pewno śniadanie. Śniadanie powinno być dobre, bo jak jest dobre śniadanie, to jest dobry, mocny cały dzień. Potem jesz sobie jakiś posiłek między śniadaniem a obiadem, nawet te 300-400-500 kalorii, po prostu żeby coś zjeść. Potem masz obiad i po obiedzie odpoczywasz sobie godzinę, półtorej godziny przed treningiem. Nie robimy treningu od razu po posiłku z tego względu, że nasze ciało skupia się wtedy na trawieniu. Możemy mieć słabe samopoczucie na treningu, mało siły, gdy robimy trening od razu praktycznie po jedzeniu. Dlatego odpoczywamy tam godzinę, półtorej godziny. No i po treningu, tak, do pół godziny jemy sobie kolejny posiłek. Tutaj warto zjeść węgiel, żeby odbudować swój glikogen, czyli paliwo w mięśniach, które utraciliśmy podczas treningu. I oczywiście białko, które jest budulcem naszych mięśni, które zregeneruje nasze ciało po treningu. Potem robimy sobie kolejny posiłek między tym posiłkiem potreningowym a kolacją, też znowu to 400-500-300 kalorii. Warto zjeść troszeczkę więcej, wiadomo, czym więcej tych kalorii, tym lepiej. No i na kolację znowu jemy sobie jakieś węgle, białko, tłuszcze tutaj niekoniecznie z tego względu, że mogą źle wpłynąć na nasz sen. Co ważne, powinniście jeść to, co naprawdę lubicie, bo wiadomo, jeżeli to lubicie, zjecie tego dużo więcej niż te rzeczy, których nie lubicie i macie je jeść na siłę, że tak powiem. Warto jeść sobie dodatkowe jakieś tam desery, przekąski po tych głównych posiłkach typu śniadanie, obiad, kolację. Dajmy na to, jemy obfity obiad. Wiadomo, brzuch jest pełny, ale pojeżdżamy sobie 10-15 minut i zawsze może jeszcze wlecieć jakaś dodatkowa czekolada, część tej czekolady, czy jakieś lody, czy chociażby nawet sok, który powoli sobie będziemy sączyć, aż w końcu go wypijemy. A taki sok ma też sporo kalorii w sobie, sporo węgli, sporo cukrów. Tutaj nie namawiam oczywiście do niezdrowego jedzenia, chociaż ja sam zdrowo się nie odżywiam, bo tak naprawdę jem wszystko, jeżeli ktoś mnie obserwuje na snapie, to wie, ale myślę, że dla ektomorfika, czyli dla Was, czy dla mnie, takie jedzenie na pewno źle nie wpłynie, jeżeli tutaj zaznaczam, ktoś uprawia jakiś sport, jest aktywny fizycznie, bo wtedy potrzebuje tych kalorii na rozbudowę mięśni, potrzebne jest też białko oczywiście. Jeżeli te kalorie i białko się zgadzają, trening też jest intensywny, to powolutku będziemy nabierać tej masy mięśniowej. A jeżeli ktoś będzie naprawdę ogromną ilość kalorii jadł, ogromną ilość słodyczy i przy tym nie będzie ćwiczył, no to oczywiście ten tłuszcz będzie się pojawiał. Ale jeżeli ktoś będzie ćwiczył i jadł bardzo dużo kalorii, to myślę, że spokojnie będzie powolutku budował masę mięśniową, a przyrosty tego tłuszczu będą niewielkie w przypadku ektomorfików. Drugim najważniejszym elementem do budowania masy mięśniowej koniecznym jest trening siłowy i tutaj zaznaczam siłowy z tego względu, że nie może to być trening wytrzymałościowy typu biegnia długie dystanse, pływanie czy jakiś tam rower, musi to być koniecznie trening siłowy. Zaznaczyłem, że na równi z nadwyżką kaloryczną, ponieważ te dwa elementy, czyli trening siłowy i nadwyżka kaloryczna, muszą być, żeby masa mięśniowa nam szła do góry. Jeżeli któregoś z tych elementów nie będzie, na przykład nie będzie nadwyżki kalorycznej przy treningu siłowym, będziemy mieć deficyt kaloryczny, to podczas treningu ciało nie będzie miało energii na ten trening i prawdopodobnie będzie odbywał się katabolizm, czyli mięśnie nasze będą zjadane, żeby pozyskać kalorie na trening po prostu. A z drugiej strony, jak będzie nadwyżka kaloryczna, a nie będzie tego treningu siłowego, to prawdopodobnie będziemy obrastać w tłuszcz, a nasza masa mięśniowa nie będzie w ogóle szła do góry, ewentualnie bardzo minimalnie. I teraz z automatu, jeżeli zaczniemy ćwiczyć, będziemy właśnie wykonywać ten trening siłowy dosyć często w tygodniu, te 3-4 razy, bo tak powinno się mniej więcej wykonywać trening siłowy taki bardziej intensywny, to z automatu będziemy więcej chcieli jeść, nasz metabolizm się zmieni, będziemy potrzebowali więcej kalorii, czyli po treningu automatycznie będziemy odczuwać głód, na noc też będziemy zaczynać więcej jeść po jakimś czasie.
Ja przynajmniej tak, miałem ważąc 52 kilo, myślałem, że jem już bardzo dużo, często nawet miałem obrzydzenie do jedzenia, nie chciało mi się więcej jeść. A jak zacząłem swoje treningi, automatycznie zabrałem tego apetytu i powolutku sobie tyłem. Oczywiście tutaj nie właśnie nie obrastając ten tłuszcz, tylko praktycznie tłuszcz trzymałem na jednym poziomie, a powolutku ta masa mięśniowa szła do góry, do góry, do góry i z 52 kg doszedłem do 72. To już jak mamy ten trening siłowy, tak jak wcześniej mówiłem, potrzebna jest nam odpowiednia ilość białka, żeby te mięśnie nadbudowywać po treningu i żeby nasza masa mięśniowa rosła powolutku sobie. Moim zdaniem takim optymalnym, minimalną granicą tego białka jest 1,5 gram białka na kilogram masy ciała. Jeżeli ktoś może, najlepiej dostarczać 2 gramy na kilogram masy mięśniowej ciała, wtedy mamy tą większą pewność, że dostarczamy odpowiednią ilość białka, żeby nasze ciało się dobrze regenerowało po treningu. Niektórym osobom będzie ciężko uzyskać wynik tych 2 gram na kilogram masy ciała bez stosowania jakichś dodatkowych suplementów typu białko. Dlatego myślę, że te 1,5 grama i tak będzie dosyć dobrym rozwiązaniem i powolutku będziemy nabierać tej masy mięśniowej. Co do samego treningu siłowego, nie powinien on być stosowany na pewno bardzo często, bo jest on dosyć, powinien być dosyć intensywny, dosyć ciężki dla nas, bo to jest trening siłowy. Powinniśmy dawać siebie bardzo dużo na tym treningu. Taka sesja treningowa powinna trwać mniej więcej godzinę 20, od 40 minut do godziny 20, zależy jak dokładnie stosujemy trening i jak go wykonujemy, czy na siłowni, czy ćwicząc kalistenikę, street workout. Co do treningu, na przykład na siłowni, nie znam się do siłowni, od razu mówię, ale moim zdaniem powinno się wykonywać od 5 do 8 powtórzeń, żeby tą masę mięśniową budować i ćwiczyć ciężarem tak 70%, 80% maksymalnego ciężaru, który jesteśmy w stanie unieść. Co do street workoutu, sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Ja sam ćwiczę street workout. Mi na przykład na budowaniu masy mięśniowej tak bardzo nie zależy. Troszeczkę mi zależało wcześniej. W tej chwili stoję sobie na tych 70 kg od na przykład pół roku i moim zdaniem jest to fajne, ponieważ przyzwyczaiłem się do tej masy i mogę we freestylu pokazać więcej, ponieważ ćwiczę swój układ nerwowy, siła ciągle idzie do przodu, a masa mięśniowa stoi w miejscu i mi na tym zależy. Nawet chciałbym, żeby ta masa mięśniowa powolutku spadała, a siła rosła do góry, ale to jest bardzo ciężkie do wykonania. Wracając do tematu, jeżeli chodzi o street workout, to jeżeli ktoś się pociąga 20-25 razy, to oczywiście te 5-8 powtórzeń w serii to będzie dla niego za mało, żeby budować tą masę mięśniową. Dlatego tutaj polecam wykonywać powtórzenia, jeżeli ktoś się pociąga 20-25 razy, te 7-10 powtórzeń dajmy na to, ale wykonujemy je w serii, ale wykonujemy je jak najwolniej, żeby zaangażować te mięśnie jak najbardziej. Musimy się skupić na tych mięśniach, które pracują podczas pociągnięcia, dipów czy pompek, bo te ćwiczenia najbardziej wpływają na rozwój naszej masy mięśniowej, dodatkowo jeszcze pompki na rękach, bardzo fajne ćwiczenie. Czyli skupiamy się jak najbardziej na tych ćwiczeniach przy 7-10 powtórzeniach w serii. Wykonujemy je jak najwolniej, możemy nawet zastosować izometry, czyli zatrzymywanie w poszczególnych fazach ruchu, która też fajnie wpływa na rozbudowanie naszej masy mięśniowej. A drugim sposobem, lepszym sposobem jest ćwiczenie z dodatkowym obciążeniem, oczywiście to jest dla osób bardziej zaawansowanych, bo jeżeli ktoś się pociąga 10 razy, to spokojnie te 5-7 powtórzeń w serii fajnie będzie budowało jego masę mięśniową na początku, a jeżeli ktoś nabierze wytrzymałości, będzie się pociągał już 20-25 razy, to wtedy trening z jego masą ciała bez dodatkowego obciążenia nie będzie przynosił takich dobrych rezultatów. Wtedy muszą wejść już ciężary, żeby dalej rozbudowywać tą masę mięśniową, jeżeli ktoś będzie miał dalej ochotę na bycie większym. I wtedy na przykład stosujemy sobie obciążenie 60-70% naszej maksymalnej ilości, którą możemy na przykład zrobić na podciągnięcie. Czyli dajmy na to, jesteśmy w stanie zrobić pociągnięcie z 50 kg na raz, to dajemy sobie w treningu tak 35 kg mniej więcej i robimy sobie z tym 5-8 powtórzeń. To samo odnosi się do dipów, do pompek, do podciągnięć i takim sposobem możemy dalej budować swoją masę mięśniową, ćwicząc 3-4 razy w tygodniu, tak jak mówiłem, trening od 40 do 120 minut. Do 80 minut, przepraszam, godzin 20. I ostatni, trzeci element, czyli sen. U mnie on odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Moim zdaniem sen jest najważniejszy, jeżeli chodzi o regenerację. Na nim głównie opieram całe swoje treningi. Tak naprawdę bardzo dużo śpię, bardzo dużo, no ciężko to określić. 8 godzin to jest minimum w moim przypadku. Często nawet 9-10 godzin potrafię spać. Oczywiście w nocy, jeżeli chodzę do szkoły, to śpię zazwyczaj 7 godzin, czasami 8 się zdarza, ale rzadko. I wtedy po szkole na przykład sobie jeszcze dosypiam tą godzinę, półtorej godziny, żeby przed treningiem być zregenerowany, pełny sił, a nie jakiś zmęczony, znużony. To był mój pogląd na budowanie masy mięśniowej. Ktoś może się zgodzić, ktoś może się nie zgodzić z tym, co powiedziałem w wideo, ale ktoś mnie prosił o to wideo, dlatego to nagrałem. Powiedziałem to, co wiedziałem, to, co przetestowałem na swojej skórze, to, co przyniosło mi jakieś tam rezultaty, które widzicie. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, o czym mogą być kolejne filmiki. Osoby nowe, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, osoby, które nie wiedzą, jak ćwiczyć.
jak ułożyć swój plan treningowy. Zapraszam na brief na mój fanpage, pomogę w tej sprawie. Siła z Wami i do następnego odcinka. A to są efekty właśnie tych cukierków i czekolad. Pozdro.